Niedziela Miłosierdzia Bożego. Co może mieć Miłosierdzie Boże wspólnego z laurką uczynioną przez małe dziecko dla swojej mamy? Okazuje się, że bardzo dużo. Ale zanim o laurce i o Miłosierdziu Bożym, chciałbym zwrócić uwagę na dzisiejszą Ewangelię. Święty Jan opisuje w niej spotkanie Jezusa w dzień zmartwychwstania, wieczorem, znowu wspomnienie o tym, że drzwi zamknięte, apostołowie siedzą wystraszeni, Jezus przychodzi i mówi pokój wam, po czym modli się nad nimi i zachęca, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Intrygujący jest właśnie ten fakt, że zesłanie Ducha Świętego, czy udzielenie Ducha Świętego do odpuszczania grzechów dokonuje się właśnie w tym momencie, kiedy w pierwszy dzień, zaraz po zmartwychwstaniu, jeszcze to wszystko jest bardzo świeże. Dlaczego nie wcześniej? Przecież tyle czasu spędzili razem z Mistrzem, mogłoby się dokonać to o wiele wcześniej. Okay. Jednak chyba nie bardzo. To przyjrzyjmy się bliżej tej sytuacji. Oto, Jezus ma do czynienia z tymi, którzy po ludzku mówiąc zawiedli Go. Stchórzyli, wystraszyli się, opuścili Mistrza, kiedy On był aresztowany, był torturowany i w końcu był prowadzony na śmierć. No cóż, trzeba stwierdzić, że od samego początku Kościół tchórzami stoi, na tchórzach się opiera. Na szczęście Panu Bogu to w ogóle nie przeszkadza, ale tak to już jest. No, pierwszy papież stchórzył, wielu nas księży tchórzy, wielu ludzi świeckich tchórzy, kiedy trzeba dać świadectwo o Jezusie. No więc Jezus ma do czynienia z zatrwożonymi, z przestraszonymi, którzy w ogóle nie wiedzą, co z sobą zrobić. Bo są świadomi tego, jak narozrabiali. Oto przychodzi Jezus, drzwi zamknięte, On przez drzwi przychodzi, co to zjawa, czy nie zjawa, On im udowadnia. No więc ma do czynienia z ludźmi, którzy w tym momencie stają się kompletnie w pełni świadomi tego, kim są. Oni powinni oczekiwać wyrzutów od Jezusa, pretensji. Dlaczegoście mnie zdradzili? Wy, moja najbliższa gwardia. Gdyby to było, całe to udzielenie Ducha Świętego do spowiadania było przed śmiercią Jezusa, no cóż, jesteśmy przy Mistrzu. Okazuje się, że właśnie wtedy, kiedy oni mogą sobie zdać sprawę, jak bardzo są mali, jak bardzo są słabi w tym wszystkim, w tym byciu uczniem Mistrza, doświadczają, spotykają się z czym? Nie z gromami, nie z pretensją. Pokój wam. Właśnie wam, którzy może i zawstydzeni jesteście, boście nie dochowali mi wierności. Pokój wam. I ci ludzie, pełni, obdarowani pokojem przez tego, którego zdradzili, zdaje się, że mają największe szanse do tego, aby najsprawniej sprawować posługę jednania. Oni wiedzą, co to znaczy przebaczenie. I dlatego to jest takie cenne, że właśnie i to w ten dzień zmartwychwstania, nie później, nie pięćdziesiątnica, pięćdziesiątnica będzie do innych spraw, ale to doświadczenie miłosierdzia Bożego, ono jest nierozerwalnie złączone z tym dniem zmartwychwstania. Weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. No to co z tą laurką? Drodzy, to wy drogie Panie, wy wszystkie mamy, możecie powiedzieć, jak cenny jest to dar. Wy, któreście się namęczyły od dzieciaka, od samego początku, od poczucia w sobie jest życie, jest nowe życie. Wy, któreście musiały karmić to dziecko, uczyć pierwszych kroków, wypowiadania pierwszych wyrazów. Mnie akurat tato uczył, sporo czasu mi poświęcił na doskonalenie mówienia. Wy, któreście tyle niepokoju przeżywały, kiedy to dziecko chorowało. Ono teraz zaczyna odnosić sukcesy. Już w swoją nieporadną rączkę bierze pisak, bierze kredkę, rysuje jakieś fantazyjne buchomazy,
dla postronnych nic nieznaczące, a wy jesteście po prostu w niebo wzięte. To jest najpiękniejsze dzieło sztuki. Potraficie przechowywać te laurki, te obrazki przez lata. Bo to dziecko, któremuście poświęciły tyle miłości, tyle dałyście tyle swojego serca. To jest mechanizm miłosierdzia Bożego. Tak sobie myślę, jak bardzo Pan Bóg się cieszy. Ten, który nas obdarowuje, nas takich tchórzy, nas, którzy nie do końca potrafimy stanąć na wysokości zadania, On nas obdarowuje swoją miłością. Jezus poszedł za nas na krzyż. Poszedł za mnie, poszedł za ciebie. I teraz, kiedy widzi, że my się staramy tak nieporadnie, ciągle te same problemy, ciągle te same grzechy, no ale staramy się, próbujemy być, Panie Jezu, naprawdę próbuję być lepszym człowiekiem. On to widzi. I pewnie tak troszeczkę z nutą poezji mówiąc, pewnie się cieszy tak jak ta mama, która widzi pierwsze owoce pięknej pracy, starania się swojego dziecka. Pan Bóg się cieszy z tego, kiedy my coś dobrego potrafimy z siebie wygenerować, kiedy potrafimy jeszcze jeden bój stoczyć ze sobą, ze swoją słabością. Niech ta niedziela miłosierdzia Bożego będzie okazją do ogrzania się nas nieporadnych, nas słabych, ogrzania się w miłości tego, który nigdy z nas nie zrezygnuje. Zawsze będzie inwestował w nas swoją największą miłość.